Cześć, z tej strony Matias. No i sam się dziwię sobie, że nagrywam taki, czy tego typu materiał, bo to nie jest dla mojego kontentu właśnie typowa tematyka, ale stwierdziłem, że trzeba, bo naprawdę jestem trochę zszokowany. Mowa tu oczywiście o Gangu Albanii, czyli Gang Albanii Królowie Życia, która wyjdzie 24 kwietnia. Teraz to jest dość głośne, bo większość ludzi podchodzi do tego bardzo prześmiewczo, ale moim zdaniem jest naprawdę się nad czym zastanowić, bo cholera, no niby Popuś, niby Borykson, niby Alibaba, trzech takich niezbyt normalnych gości. Oczywiście nie mówię, że to jest od razu złe określenie, bo mogą być nienormalnie, ale bardzo pozytywnie. Ale w sensie takim, że jest to otoczka takiego trochę śmiechu, jak mówię, ma to prześmiewczy strasznie odbiór, ale słuchając tych trzech kawałków, faktycznie one są robione troszeczkę tak, żeby poprawić komuś humor, żeby może troszeczkę rozśmieszyć, ale z drugiej strony jak się tak wsłuchamy, to takiego projektu na polskiej scenie muzyki, oczywiście rapowej, no nie było już dawno. Zawsze to były jakieś poważne kawałki, często to były smutne, bardzo stonowane, bardzo w jednym klimacie. Czasami się zdarzyła jakaś odchyłka od reguły, ale to przeważnie był cały czas ten sam styl, cały czas ten sam content, cały czas ta sama tematyka. I to było troszeczkę moim zdaniem nudne i nagle pojawia się Gang Albanii, który swoim właśnie takim prześmiewczym motywem bardzo porusza ten rynek, tak? No bo ja już nie pamiętam naprawdę dawno, żeby ktoś robił taką muzykę, jak robi to w tym momencie Gang Albanii, czyli Popek, Borykson i Alibaba. To jest naprawdę, można się przy tym dobrze ośmiać, no nie ukrywajmy. Refreny mają dość fajny wydźwięk, łatwo zapadają w pamięć, są przyjemne, czasami jak mówię, śmieszne. Zwrotki są może troszeczkę takie nijakie, szczególnie Boryksona. Ale jeśli ktoś lubi Boryksona, to na pewno mu przypadnie to do gustu. Choć mnie razi na przykład w ostatnim klipie, który tu leci, Albański Raj, bardzo dużo jakichś takich czasownikowych rymów, bardzo prostych, bardzo to prosto wygląda, bardzo jest prosta struktura. Ja właśnie staram się od tego bardzo odchodzić i dużo kombinować, żeby to wyglądało jak najbardziej profesjonalnie, jak najbardziej pomieszać to, jest jakoś tak, wiecie, łączyć ze sobą te rymy. O Jezu, się aż zawaliłem sam w tym, co chciałem powiedzieć, bo za dużo chciałem naraz powiedzieć, ale to nieważne, już nie będę o tym mówił. To jedyne, co mnie razi u niego, no Popuś leci bardzo fajnie. Te jego refreny naprawdę, jak mówiłem, łatwo zapadają w pamięć. Są czasami śmieszne, czasami troszeczkę bardziej poważne, choć tutaj mniej. No Alibaba, jeśli on naprawdę te bity robi do tych kawałków, to wielki szacunek, bo bity do Albańskiego Raju i do Napadu na Bank, no naprawdę wysokiej klasy, mi się bardzo podobał. Mam nadzieję, że on to sam robił. Jeśli tak, to wielki props dla niego, bo zrobił tutaj kawał dobrej roboty według mnie. Bardzo dobra, bardzo dobre podkłady. No 24 kwietnia, na razie tak naprawdę nie wiem, może dziś się nie doczytałem albo coś, ile będzie kawałków, jakie będą nazwy tych kawałków. Jedyne co wiem, to że płytę można zamawiać na preorder.pl w cenie 35 zł. Oczywiście tylko w preorderze można zamówić na przykład bluzę z płytą i z kominiarką za 210, kominiarkę z płytą za 90 zł, bluzę bez kaptura z kominiarką z płytą za 190 zł. Naprawdę jest tu multum. Koszulki Gangu Albanii, jakieś tam na ramionczka koszulki tak zwane do bicia żony. Bardzo brzydko nazywane, ale tak się to mniej więcej przyjęło. No jest tego multum. Mam nadzieję, że chłopaki sprzedadzą jak największą liczbę płyt. Sam się chyba do tego właśnie dołożę. Jeszcze muszę troszeczkę pomyśleć, no bo naprawdę pierwszy raz ktoś mnie zaskoczył, bo zawsze to było praktycznie to samo. Były oczywiście dobre kawałki wcześniej innych artystów i bity innych producentów, ale jak mówię, to było utrzymywane i w jednej konwencji, w jednej tematyce, w jednej tonacji. Wszystko to było takie nijakie. Nie było czegoś świeżego. Cały czas praktycznie dostawaliśmy to samo, lepsze bądź gorsze. A Gang Albanii tym swoim prześmiewczym stylem, no naprawdę ładnie skomponował właśnie ten humor, tak naprawdę z dość ciekawym tekstem i z dość ciekawą tematyką, moim zdaniem świeżą tematyką na pewno, i to wydaje mi się, że odniesie sukces u nich, bo
jak mówię, no trzeba było czegoś takiego polskiej scenie, takiego popusia, który właśnie ożywi to trochę, który mówi otwarcie, że bawi się muzyką. I ja to lubię, bo ja też czasami staram się przynajmniej, choć w mniejszym stopniu, bo na pewno Polska jeszcze nie jest zbytnio na to przygotowana, ludzie nie lubią zbytnio odstępu od reguły, odstępu od schematu, ale trzeba to robić, bo moim zdaniem możemy stworzyć bardzo fajny swój styl, nie już kopiować od Ameryki, od innych krajów, bez Stanów tego nie było, bo Stany to są oczywiście w Ameryce, od innych krajów. I to będzie fajne. Ja też, jak mówię, będę starał się coraz bardziej teraz już bawić się muzyką. Już to robiłem, ale w mniejszym stopniu. Teraz postaram się w większym. No i naprawdę, Popek moim zdaniem zrobił bardzo dobrą robotę. Jestem mu za to wdzięczny, bo naprawdę miło się tego słucha. Większość ludzi podchodzi do tego bardzo humorystycznie, ale chyba o to w tym chodziło. Ale pod tą dozą humoru naprawdę kryje się dość ciekawe... Może nie przesłanie, bo tam przesłania zbytnio nie ma, ale dość ciekawa liryka, dość ciekawe teledyski, chociaż za 30 koło euro to one nie są, ale całkiem niezłe. Chociaż oczywiście można by było to zrobić to lepiej, wszystko zawsze można zrobić lepiej, ale dopóki ktoś tego nie zrobi, to ludzie sobie mówią, mogą tak mówić. Także czekamy do 24 kwietnia, ten materiał był troszeczkę chaotyczny, bo w ogóle bez przygotowania, włączę Mike i pierdzielę o Gangu Albanii już 7 minut, bez w ogóle tematu, bez żadnych zapisek, bez niczego, więc w pewnym momencie mogłem się zaciąć, mogłem się zatrzymać, ale mam nadzieję, że to nie wpłynie na całość materiału, no mam taką nadzieję przynajmniej, jak to będzie w odbiorze, nie wiem, ale jak mówię, ja chyba zakupię tę płytkę, bo naprawdę czegoś takiego jeszcze na polskiej scenie hip-hopowej od dawna nie było i jest to coś nowego, coś świeżego i na pewno zapadnie w pamięć dla wielu ludzi bardzo długo. Mam nadzieję, że jeszcze kilka takich projektów się pojawi, że Popek dalej będzie się bawił tą muzyką, bo o to w tym chodzi, tak? Trzeba się bawić muzyką. Raz wyjdzie to gorzej, raz wyjdzie to lepiej, ale po to ona jest, żeby się nią bawić, a nie cały czas trzymać się jednego schematu, bo po kilku razach, po kilku latach robi się to już po prostu bardzo jałowe. Więc moim zdaniem wielki plus dla nich. Życzę im jak najlepiej. Mam nadzieję, że płyta przyda się w jak najlepszym nakładzie, że jak najwięcej zarobią, że jak najwięcej blues i tych kominiarek sprzedają. Ja im życzę jak najlepiej i mam nadzieję, że mi się uda. Was też zachęcam do sprawdzenia tej płytki, bo moim zdaniem jest tego warta nawet się pośmiać. Jeśli nie chcecie brać tego na poważnie, jeśli nie chcecie się wsłuchać w to, nie wiem, docenić tego, a tylko się pośmiać, no to naprawdę polecam nawet dla takich ludzi. Także z mojej strony to wszystko, bardzo dziękuję za uwagę, bo to cholera, 8 minut z życia ktoś musiał poświęcić, żeby to przesłuchać do końca. To jest bardzo dużo, naprawdę to jest bardzo dużo, więc jeśli ktoś to przesłuchał do końca, jestem bardzo wdzięczny mu i mam nadzieję, że kolejny materiał będzie, jeśli będą się pojawiać, bo ostatnio robię to bardzo, bardzo niesystematycznie i bardzo rzadko, ale jak będą, to mam nadzieję, że będzie je sprawdzał i przesłuchiwał. Jeszcze raz bardzo dziękuję, kończę po prostu te materiały jak jakiś redaktor w reżimowej telewizji albo w radiu, ale jeszcze raz dzięki za uwagę. Uwagi, trzymajcie się, powodzenia i mam nadzieję, że to sprawdzicie. Hej!